Annuncio vobis gaudium magnum Abemus papam Jesus Christus Syn dogłębnie zjednoczony z Ojcem, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 8 lipca 1987 roku. Abba, mój ojcze, wszystko, co zostało powiedziane w katechezie poprzedniej, pozwala nam głębiej wniknąć w jedyny i wyjątkowy stosunek syna do Ojca, który znajduje swój wyraz w całej Ewangelii, zarówno u synoptyków, jak i w Ewangelii Janowej. Wreszcie w całym Nowym Testamencie. A chociaż w Ewangelii Janowej znajdujemy najwięcej miejsc, które stosunek ten uwydatniają, poniekąd w pierwszej osobie, to równocześnie u synoptyków Mateusza i Łukasza znajdujemy wypowiedź, która wydaje się być kluczowa dla tej sprawy. Nikt też nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn, i ten komu syn zechce objawić. Syn więc objawia ojca jako ten, którego Ojciec sam zna, i jako Syna, i którego jako Syna posłał, aby przez Niego przemówić do ludzi w sposób ostateczny i definitywny. Co więcej, tego właśnie Syna jednorodzonego dał dla zbawienia świata, aby człowiek w Nim i przez Niego osiągnął życie wieczne. Na wielu miejscach, a zwłaszcza podczas ostatniej wieczerzy, Chrystus daje poznać swoim uczniom i słuchaczom, że łączy go z ojcem więź szczególnej przynależności. Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje. Tak powie w modlitwie arcykapłańskiej, rozstając się za apostołami w przeddzień męki. Prosi wówczas o jedność dla swych uczniów obecnych i przyszłych, w słowach, które uwydatniają więź takiej jedności i komunii, jaka tylko między ojcem i synem jest możliwa. Jezus mówi, aby wszyscy stanowili jedno jak ty, ojcze, we mnie. A ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Modląc się o jedność swych uczniów i wyznawców, Jezus objawia równocześnie tę jedność, tę komunię, jaka istnieje pomiędzy nim a ojcem. Jedność ta wyraża się przez to, że ojciec jest w synu, syn w ojcu. Ta szczególna immanencja, wzajemne przenikanie się, wyraz komunijnego zjednoczenia osób, odsłania miarę wzajemnej przynależności oraz dogłębność wzajemnej relacji ojca i syna. Jezus tłumaczy ją mówiąc że wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Jest to relacja wzajemnego posiadania w komunijnej jedności, a równocześnie obdarowania, albowiem Syn mówi Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. W Ewangelii Janowej wyczuwa się uwagę, zadziwienie i skupienie, z jakimi apostołowie słuchają tych słów w jerozolimskim Wieczerniku, u progu wydarzeń paschalnych ale prawda zawarta w słowach modlitwy arcykapłańskiej została w pewnej mierze wypowiedziana już wcześniej publicznie w dniu uroczystości poświęcenia świątyni w Jerozolimie na wyzwanie zgromadzonych jeśli ty jesteś mesjaszem powiedz nam otwarcie chrystus odpowiada powiedziałem wam a nie wierzycie czyny których dokonuję w imię mojego ojca świadczą o mnie w dalszym ciągu stwierdza Jezus że ci, którzy Go słuchają i wierzą, należą z woli Ojca do Jego owczarni. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Reakcja przeciwników w tym wypadku jest gwałtowna. Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Na pytanie Jezusa, za jaki czynów pochodzących od ojca, które on spełnił, chcą go kamienować, odpowiadają: Za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedź Chrystusa jest jednoznaczna: Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Zwróćmy uwagę na znaczenie tego decydującego punktu życia i objawienia Chrystusa. Prawda o szczególnej więzi, o szczególnej jedności, jaka istnieje między Synem a Ojcem, natrafia tutaj na sprzeciw Żydów. Jeśli jesteś synem w takim znaczeniu, jakie wynika z Twoich słów, w takim razie Ty, człowiek, czynisz siebie Bogiem. W takim razie dopuszczasz się największego bluźnierstwa. Słuchacze pojęli znaczenie słów Jezusa z Nazaretu jako syn jest Bogiem z Boga, współistotnym Ojcu, ale właśnie dlatego ich nie przyjęli. Odrzucili je bezwzględnie i z całą stanowczością, chociaż w danym wypadku nie doszło do ukamienowania. To jednak nazajutrz po modlitwie arcykapłańskiej w wieczerniku spotkała Chrystusa śmierć przez ukrzyżowanie. A stojący pod krzyżem wołali: Jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża. I szydzili. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Również na kalwarii Jezus potwierdza swoją jedność z ojcem. W liście do Hebrajczyków czytamy: Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To zaś posłuszeństwo aż do śmierci było ostatecznym i definitywnym wyrazem owego dogłębnego zjednoczenia z Ojcem. Wedle zapisu Markowego, w czasie krzyżowej agonii, Jezus zawołał: Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A okrzyk ten, chociaż słowa mówią o opuszczeniu doświadczanym przez ludzką psychikę Tego, który cierpiał za nas, był wyrazem najgłębszej jedności Syna z Ojcem, wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Jedność ta miała w sobie wówczas niejako definitywną, bosko ludzką głębię tajemnicy odkupienia świata. Jeszcze w wieczerniku mówił Jezus do apostołów: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. Rzekł wówczas Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył? Zobaczył, widzi także i ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Kto mnie widzi, widzi i ojca. Cały Nowy Testament jest przeniknięty światłem tej ewangelicznej prawdy. Syn jest odblaskiem Jego Ojca, chwały, jest odbiciem Jego Istoty, jest obrazem Boga Niewidzialnego, jest Epifanią Boga, kiedy jako człowiek przyjął postać sługi, stawszy się posłuszny aż do śmierci, stał się równocześnie dla wszystkich, którzy Go przyjęli drogą, drogą do Ojca. Z którym jest prawdą i życiem, w trudzie ascezy, mającej upodobnić ich do Chrystusa, wierzący w niego, jak mówi święty Paweł, przyoblekają się w człowieka nowego i odnawiają się ku głębszemu poznaniu Boga, wedle obrazu tego, który jest pierwowzorem i co stanowi trwały fundament chrześcijańskiej nadziei. Dzisiejsza katecheza jest dalszym ciągiem poprzednich, a zwłaszcza tej ostatniej w której nasza uwaga skupiła się przede wszystkim na jednym słowie, które Jezus wypowiada w sposób sobie tylko właściwy i niepowtarzalny. Jest to mianowicie aramejskie słowo abba, czyli ojcze, mój ojcze. Dzisiejsza katecheza jest rozwinięciem tego poprzedniego tematu. Chrystus tak mówi do Ojca, ponieważ jest w sposób szczególny z Ojcem zjednoczony. I Ewangelie są głęboko przeniknięte tą właśnie prawdą o zjednoczeniu Chrystusa Syna z Ojcem. Są niektóre miejsca, które to w szczególny sposób uwydatniają zwłaszcza w Ewangelii świętego Jana. Takim miejscem najbogatszym jest przemówienie Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy mowa pożegnalna. A zwłaszcza w tej mowie pożegnalnej modlitwa arcykapłańska takich miejsc jest u świętego Jana więcej nie tylko w mowie pożegnalnej, ale także i w publicznej działalności, w nauczaniu Chrystusa. Wobec przedstawicieli swojego społeczeństwa, głęboko przywiązanych do tradycji monoteistycznej Starego Testamentu, Chrystus nie obawiał się wyznawać, że jest jedno z Ojcem. Tych miejsc jest wiele, ja raczej wskazuję na to, co trzeba by przeczytać w Ewangelii, ażeby przyswoić sobie prawdę, której taka techeza ma służyć. Oprócz licznych tekstów, licznych miejsc w Ewangelii Świętego Jana, jest miejsce, które by można nazwać kluczem do całej tej prawdy o jedności syna z ojcem. To miejsce znajduje się przede wszystkim u synoptyków, w szczególności u Świętego Mateusza i Łukasza. Chrystus mówi: „Nikt nie zna syna tylko ojciec, nikt nie zna ojca tylko syn i komu syn zechce objawić.” to jest równocześnie wyraz tej rzeczywistości jaką jest syn i jaką jest ojciec i to jest równocześnie klucz do poznania tej rzeczywistości nie ma innego tylko ten jeden objawienie samo objawienie się boga które przychodzi do nas przez syna to zjednoczenie syna z ojcem które jest jednością boga jednością bożej natury a równocześnie jednością osób które się wzajemnie przenikają w poznaniu i miłości, ojciec i syn. Ta rzeczywistość w szczególny sposób wyraża się w męce i śmierci Chrystusa. Chrystus umiera w zjednoczeniu z Ojcem, chociaż mówi: Ojcze, czemuś mnie opuścił!, to słowa te wskazują na głębie jedności i zjednoczenia z Ojcem, jakiej wyraz daje Chrystus swoim opuszczeniem na krzyżu, swoją śmiercią hańbiącą na krzyżu. Umiera zresztą ze słowami: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Jest to prawda, która leży w centrum Ewangelii, prawda centralna naszej wiary, prawda o ojcu, którego zna syn i o synu, którego zna ojciec. I ojciec objawia nam syna. W pewnym sensie objawia nam syna przez syna, w pewnym sensie objawia nam siebie, objawiając syna. Bo nikt nie zna ojca, tylko syn i komu syn zechce objawić. To są tylko krótkie punkty odniesienia do tego, co stanowi treść dzisiejszej katechezy. Trzeba ją odczytać po prostu z Ewangelią w ręku. Pragnę również przez tę katechezę raz jeszcze podziękować za to wielkie rozważanie na temat Syna, który nas do końca umiłował. To rozważanie prowadziliśmy wspólnie podczas mojej pielgrzymki do Ojczyzny w ramach Kongresu Eucharystycznego. Bóg zapłać.

Pare nostro quotidiano da novissoria, e dimita no la servita nostra, circuito i nostri vittime, devi soli vostri, e tre duca in tentazione, se ti